Witamy serdecznie. Ze mną dzisiaj podczas programu Fight Card gościmy tutaj Dawida Kasperskiego. Witaj, Dawid. Witam, dzień dobry. Jesteś świeżo po swoim debiucie w Federacji DSF. Oczywiście wygrana, inaczej być nie mogło. No tak, jak na debiut to wystartowałem z wysokiego, jak to się nazywa? Pułapu. Z takiego pułapu, tak, tak. Jeszcze troszeczkę się mieszam po walce, jeszcze jest kilka dni takiego okresu, gdzie troszeczkę jesteśmy wszyscy nie w sosie. No zmęczenie na pewno, duże pokłady, taka walka i energii i no, kondycji fizycznej też pochłania, prawda? Tak, no, ta walka kosztowała mnie spory wydatek energetyczny, praktycznie do samego, na samym końcu czułem bardzo, bardzo duże zmęczenie. Organizm był już był wystawiony na duży wysiłek fizyczny, tak. Na dużą próbę, tak? Pomimo tego, że w pierwszej rundzie, przypomnijmy, twój rywal był już liczony. Tak, był liczony i to było też dla mnie takim sygnałem, że istnieje szansa, że mam szansę go skończyć w pierwszej rundzie, a nam zależało na tym, naszemu teamowi, Team Holzken, zależało nam na tym, żeby pokazać się z bardzo mocnej strony. I to wszystko tak się przełożyło na moje nastawienie, żeby spróbować to zrobić i w pierwszej rundzie już, żeby było po wszystkim. Zatem zacząłem coraz więcej napięcia wkładać w uderzenia. To też nie było to jakby rozłożone. Tu już nie chodziło o rozłożenie sił na wszystkie rundy, tylko postawiłem na ryzyko, żeby spróbować skończyć na początku. Nie skończyłem, przeszedł przez ten kryzys mój przeciwnik i później walka się wyrównała na jakimś poziomie i toczyliśmy ją do samego końca. Tak. Zmienił ci się też wraz oczywiście z twoim wyjazdem do Holandii, zmieniła się twoja tożsamość klubowa i zmienił się też twój trener, no i co za tym idzie, narożnik, tak? Widać było tutaj dużą współpracę waszą obopólną, pomimo krótkiego okresu waszej współpracy. Tak, mam dobrą relację z narożnikiem, zawsze miałem, bo jestem w tej kwestii jestem bardzo ufny. I jeżeli słyszę wskazówki od osób, do których mam zaufanie i mam świadomość tego, że są profesjonalni, że są profesjonalistami i potrafią dostrzec w roli obserwatora coś, czego ja nie widzę w danej chwili, to słucham się, robię to nawet w ciemno. Także ta relacja występowała i faktycznie liczenie, do którego doprowadziłem, było zasługą mojego narożnika. Nicky Holzken krzyknął high kick, tak momentalnie gdzieś trafił się moment, gdzie faktycznie sytuacja się ku temu potoczyła i ten high kick doprowadził, tak jak powiedziałem, do pierwszego liczenia mojego przeciwnika i dzięki temu zyskałem już wysoką przewagę. Do samego końca, myślę, ta przewaga miała przełożenie na werdykt. Przywiozłeś też trochę tak ze sobą atrakcję w postaci swojego trenera, Nickiego, tak? Większość osób no jest siedmiokrotnym mistrzem świata, tak? Przypomnijmy. Więc no, to była też taka dodatkowa atrakcja, którą można powiedzieć wprowadziłeś w szeregi DSF-u. Tak. Postać Nickiego Holzkena w środowisku sportu walki jest wszystkim dobrze znana, wszystkim, którzy w tym środowisku już istnieją, funkcjonują od wielu lat. Jest pięciokrotnym mistrzem największej światowej organizacji Glory, a ogólnie siedmiokrotnym mistrzem świata. Nie jest moim trenerem, jest bardziej moim promotorem, ponieważ trenerem jest Shief Weber, który także mi sekundował w narożniku. Mają takie ze sobą powiązanie pomiędzy Nickiem a Shiefem jest takie, że Shief jest jego teściem. Także to wszystko tak jakoś jest blisko siebie. Rodzina. Tak. Nicky faktycznie sekundował w moim narożniku jako już doświadczony zawodnik, który faktycznie widzi pewne rzeczy, pewne niuanse w walce, więc można powiedzieć, że tak, na ten moment był moim trenerem, natomiast na co dzień jest moim sparring partnerem, osobą ze mną trenującą. Jest moim promotorem, ponieważ do niego zgłaszają się inni promotorzy ze świata w związku z tym, żeby mnie rzucić na jakąś galę.
Także Niki Holzken jest dla mnie takim człowiekiem, a przy okazji jest teraz dla mnie bardzo dobrym kolegą, bardzo dobrym znajomym. Jest dobrym człowiekiem. A jak postrzegasz w ogóle Federację DSF? Czy jesteś zadowolony z udziału w tym meczu? Jestem zadowolony z udziału podczas gali DSF Kickboxing Challenge. I tak jak już mówiłem, jest to jednocześnie dla mnie spore wyróżnienie, ponieważ dostałem walkę wieczoru. I faktycznie bardzo miło z ich strony, mój ukłon w ich stronę, ponieważ dali mi to, tak, a to ma dużą wartość. Natomiast nie brałem udziału w meczu. Mecz odbywał między Francuzami i Polakami. Ja brałem udział w walce wieczoru z Marokańczykiem, z holenderskim obywatelstwem. Rozumiem. A powiedz mi jeszcze właśnie, jeżeli chodzi o Glory, tak? Rozumiem, że rozmowy już na tym etapie trwają, tak? Żeby się gdzieś zasilił fight card. Glory? Wiem, że są rozmowy na temat mojej osoby, aby mnie wystawić w szeregach Glory. Nie w tym roku. Już jest ta podjęta decyzja, że w tym roku jeszcze nie, ale w przyszłym na 95%, na 99% tak. Fantastycznie. A jeżeli chodzi o twoją adaptację, tak, wiadomo, zmieniłeś swoje miejsce zamieszkania, zmieniłeś kraj, różnie podchodzą obcokrajowcy, jedni są bardziej gościnni, drudzy mniej gościnni i wiadomo, jest to też swego rodzaju taka dla ciebie próba, tak, i kolejne kształtowanie charakteru. Zgadza się. Od samego początku trzeba się zmagać z różnicami panującymi w innym kraju. Mają swoje inne obyczaje, prawda? Jest też troszeczkę inny kulturowo ten kraj. Jeżeli chodzi o tolerancję, no to nie spotkałem się z jakąś nietolerancją ze strony Holendrów czy ludzi innej rasy, że tak to ujmę. Natomiast mieszkałem w dwóch miejscach, gdzie patrzono na mnie z góry, dlatego że jestem Polakiem. Nie ma co się zagłębiać w jakieś szczegóły. No, chodzi o to, że niegdyś Polacy w różnych miejscach tego kraju po prostu narobili sobie sporo kłopotów i ja z góry po prostu byłem postrzegany jako kolejny z nich, prawda? I tyle. Obyczajowo nie umieli się gdzieś tam dostosować. Mam nadzieję, że teraz poprzez tą otwartą Europę jednak troszeczkę jest lepiej. Bądźmy dobrej myśli. Zawsze są dobrej myśli. A miałeś okazję już, tak, troszeczkę poznać tą szkołę holenderską, jest też szkoła polska, tak? W jaki sposób one są w stanie się uzupełniać? Jak najbardziej. Doświadczam tego na sobie, bo ja mam tą wschodnioeuropejską szkołę sportu walki, jest to taki Thai box bardziej, z przewagą, po prostu mam w sobie potencjał do mocno wyprowadzanych kopnięć i te kopnięcia faktycznie zostawiam sobie dalej. Natomiast holenderska szkoła to jest metodyka treningowa opierająca się na złożonych kombinacjach, na świetnej koordynacji podczas ponowienia akcji, powrotu, ponowienia znowu. Jest inna złożoność, jeżeli chodzi o akcje techniczne, ale idzie to ze sobą pogodzić. Ja tak uważam, że idzie te dwa repertuary gdzieś tam ze sobą pomieszać. To wszystko zależy od sytuacji, co się dzieje w walce. Tak należy się nastawić na daną sytuację i wykorzystać czy to elementy kickbokserskie, typowo holenderskie, czy bardziej tajskiego boksu. Więc tak, bardziej teraz prezentuję ten polski styl, nasz, ten, który wytrenowałem sobie tutaj, aniżeli holenderski, no bo jestem dopiero u początków po tamtej stronie. Zauważyłem, oglądając walkę z jakiejś amatorskiej kamerki z trybun, że już pewne rzeczy, pewne elementy zaczęły chodzić podczas ostatniej walki.
To jestem w stanie stwierdzić, przyglądałem się temu. Faktycznie są pewne zmiany. Ja też jestem chłonny pewnych nowości, które gdy mi ktoś dobrze wytłumaczy i zrozumiem ich sens, to zaczynam je wdrażać i pracować nad nimi ciągle. I tym razem na tej walce było tak samo. Wykorzystałem pewne rzeczy, które już tam opanowałem. Będziemy Ciebie oglądać już w grudniu. Po raz kolejny będziesz gościł w Federacji DSF. Czy znasz już swojego przeciwnika? Nie, jeszcze nie znam przeciwnika na galę, która się odbędzie 9 grudnia w Champions Bar w hotelu Marriott. Na to też przyjdzie czas. Przed poprzednią walką, którą stoczyłem w miniony weekend, przeciwnika poznałem na 2 tygodnie chyba przed, ponieważ trwały poszukiwania. Były jakieś utrudnienia, komplikacje, ktoś nie chciał, więc do samego końca być może będą trwały poszukiwania. Ale co by nie, do tego, na tym też się tak nie skupiam w 100%, ponieważ 25 listopada biorę udział w 4-osobowym turnieju we Francji. W sztuce walki dotąd mi jeszcze nie zgłębionej, jeszcze nie toczyłem na tych zasadach żadnej z walk. To jakie to zasady? Nawet nie wiem, czy ja to dobrze umiem wymówić. Savate kickboxing to jest chyba francuska sztuka walki i teraz muszę otworzyć internet i dowiedzieć się, na czym to wszystko dokładnie polega, żeby nie popełnić jakichś błędów albo po prostu dowiedzieć się, co jest niedozwolone, czego nie stosować, a co zazwyczaj stosuję w kickboxingu w K1. Dużo osób też pewnie ciężko podjąć rękawice z tobą, bo jakby nie było, no wysoki poziom, wysoki reprezentujesz standard, więc no o tyle trudniej pewnie federacjom jest znaleźć kogoś właściwego, tak by nie zaniżać twojego poziomu, tak? A z kolei no, żeby ktoś dorównał twojemu. Wysoki poziom to dopiero będę reprezentował teraz. Dobrze, wobec tego jeszcze mam pytanie dotyczące, ponieważ wywodzisz się też troszeczkę, miałeś okazję i w zasadzie przygodę z Muay Thai. Aktualnie jesteśmy po gali Thai Battle Championship TBC Dawida Poloka. Czy mógłbyś tutaj troszeczkę wytłumaczyć taką namiastkę tego, czym ta akurat formuła się charakteryzuje? Czym się charakteryzuje, bądź się różni od K1? Charakteryzuje się przede wszystkim tym, że w przeciwieństwie do formuły K1 tutaj dochodzą jeszcze uderzenia łokciami, walki w klinczu oraz przechwytów, po których można wyciąć przeciwnika, tudzież wykonać jakąś kombinację bardziej złożoną. Więc to jest ta różnica. Tak, mam swoją przeszłość związaną z tym pięknym sportem, jakim jest Muay Thai. Przyznam, że chciałbym toczyć więcej walk w Muay Thai, nawet i zawodowych, ponieważ naprawdę jest to coś, co mnie potrafi pochłonąć bez reszty, ale w Polsce tych walk jest stosunkowo mało w stosunku do tej dyscypliny, jaką jest K1. Także jeżeli byłaby możliwość toczenia walk na zasadach Muay Thai, to chętnie bym to robił. Niestety nie ma takich możliwości, więc koncentruję się na K1. Jest to bardzo zbliżona forma walki, wręcz można walczyć K1, ale w stylu tajskim, w konwencji Muay Thai. Da się to zrobić. Wielu tajskich bokserów robi to, odnosi przy tym sukcesy. Więc uważam, że dodając jeszcze, mogę powiedzieć, że Muay Thai jest bardzo efektowną dyscypliną sportową. Także świetna inicjatywa ze strony Dawida Polok, tak tutaj, że jednak chce zadbać o to, by te gale zawodowe pojawiały się u nas na rynku. Tak, jeżeli powstaje taka inicjatywa i jest taka możliwość i zainteresowanie ze strony publiczności, to jest to bardzo dobra wiadomość dla polskiego rynku sportu walki, zwłaszcza stójkowych. Tak. Jest to bardzo efektowna formuła walki. Ludzie przychodzący na trybuny, uważam, że
nie mają prawa się nudzić, zwłaszcza gdy zawodnicy są poukładani i wiedzą, na czym to polega, jeżeli uprawiają to już ileś długie lata i toczą te walki regularnie, to faktycznie mogą przed ludźmi pokazać piękno sportu, jakim jest Muay Thai. A jeżeli chodzi o Ciebie, kiedy planujesz powrót do Holandii? Jutro. Już jutro? Ale niebawem znowu nas w grudniu odwiedzisz. Czy tęsknisz też, wiadomo, za rodziną, za przyjaciółmi? Czy tęsknię za rodziną, za przyjaciółmi? No oczywiście jest to odczuwalne, prawda? Da się to po prostu odczuć po dłuższym czasie, zwłaszcza gdy na samym początku pobytu w Holandii przebywałem ze sobą niemalże w większości czasu sam. Do momentu, kiedy przychodził trening, czy musiałem gdzieś pojechać, coś załatwić, prawda? No to tak, to akurat wtedy się działo, to przebywałem z ludźmi, większość czasu spędzałem samotnie. Oczywiście nie nudzę się sam ze sobą, mam swoje zajęcia, które wykonuję, mam swoje zainteresowania poza sportem, więc jakoś sobie dawałem radę, ale będąc tam, wiem, że mam tam coś do zrobienia i dopóki nie będę zadowolony z efektów, a troszkę to zajmie, to na razie uważam, że nie mam po co wracać. Dlatego tym większy z mojej strony szacunek, tym większy respekt i ukłon w Twoim kierunku, że pomimo tak krótkiego pobytu tutaj w Polsce znalazłeś czas, żeby zagościć u mnie w programie. I oczywiście trzymam kciuki, kibicuję Ci i życzę wszystkiego co najlepsze. Bijesz szeroś, Panie Słów, także dziękuję. Dziękuję ślicznie.